Cześć Manko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam, jak pokonać Gridwalkera i jakie on ma mechaniki, jakie słabe punkty. To widzicie tutaj, jest dosyć, jego typ ataku to atak od ognia, jest silny na ogień, na piorun, ale jest słaby na trafienia od lodu i jest w miarę odporny, powiedzmy, na truciznę. Więc zacznijmy sobie. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką trzeba się na nim właśnie sfokusować, to jest rozwalić mu ramienniki, rozwalić mu oko, ale myślę, że mam już na tyle obrażeń dużo, że raczej nie będzie to potrzebne. Ja tylko po prostu pokażę mniej więcej, spróbujmy dotrwać do tej pierwszej mechaniki, która w zasadzie nawet nie jest tu mechaniką, tylko to jest po prostu skill, bo no, zwanshotowałbym tego moba prawie że z takim wyposażeniem, jakie mam w chwili obecnej. Więc poczekamy sobie chwileczkę tutaj, aż mobek się zrespi. No i pierwsze co, to właśnie fokusuję mu właśnie tutaj albo na ramienniki, albo to oko. Jak widzicie, tutaj ta tarcza mu dosyć pokaźnie schodzi, więc ja na razie tutaj nie będę go bił, niech tam przetrwa do tej pierwszej fali. Tutaj za chwilkę, jak już to oko będzie rozwalone, no to o, w ten sposób no, respi sobie moby. Więc pozbieramy szybciutko te kuleczki sobie. Na spokojnie, ja na razie nie będę bił. I on upada. No jak upada, no to wiadomo, trzeba go bić, no bo on upadł, bo część mu się rozwaliła. I za chwilkę powinien użyć swojej takiej ala mechaniki. Powinien się zatrzymać. I wtedy z kolan, dokładnie z tych miejsc, o właśnie, wysuną mu się takie generatorki. To trzeba bić. To jest jego właśnie taka główna mechanika. On ma immuna, dopóki wszystkich właśnie tych generatorków z kolan nie rozwalimy. Więc to robimy. I w zasadzie to cały czas powtarza i cały czas po prostu go wtedy bijemy. Po rozwaleniu on stanie sobie i cały czas go już później klepiemy. Później znowu będzie ta sama mechanika, nic innego się nie zmieni. W zasadzie to jest jedyna rzecz, o której warto pamiętać. Później to jest czysty damage i rozwalanie mu słabych punktów. W zasadzie to tyle. Na tym polega właśnie cała jego ta mechanika. Nie jest naprawdę trudnym bossem, ale pomyślałem sobie, że zrobię poradnik do wszystkich, jakby ktoś tam jednak nie wiedział. No to tutaj w ten sposób trzeba sobie z nim poradzić. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostaw subskrypcję, komentarz i lajka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.